Dzień dobry, witam was wszystkich po raz kolejny na swoim kanale. A jeśli ktoś gości u mnie po raz pierwszy, to mam na imię Grzesiek i prezentuję tutaj modele rajdówek w skali 1 do 43. No i dziś chciałbym właśnie wam zaprezentować model Skody Fabii Rally 2 Evo. Właśnie tą, która się kręci na waszych ekranach. No i z modelem tym wiąże się... Taka krótka historia, w zasadzie to nie historia, tylko chciałbym się Wam przyznać od razu tak bez bicia, że nabyłem go yy, na zasadzie efektu. Wow, jaka ładna, yy, jaka cena, dobra biorę, yy, i w ogóle nie interesowałem się co za rajd upamiętnia ta miniatura, yy, kto siedział za kierownicą, tym bardziej jak nazywa się pilot. Nic z tej rzeczy, yy, po prostu ładny model i tyle. No i w dobrych pieniążkach, ale o tym to może później. Bo jeszcze nie zdążyłem Wam tak naprawdę powiedzieć, jeżeli nie zauważyliście sami. No to sam zwrócę uwagę, że dzisiaj prezentowany przeze mnie model wykonała firma Xo Xo Models. Zrobiły go tak samo małe chińskie rączki, ale to już takie, takie można powiedzieć, 3-4 szczebelki wzwyż. Powyżej D'Agostini, gazetkowego Da D'Agostini, które prezentowałem wam tam w poprzednich odcinkach. No i, no i przyznał się Wam również, że przez to, że nie interesowałem się, co to za, za rajd, co za załoga i tak dalej, to jak już do mnie dotarł i jak już ściągnąłem tą kopułkę i zobaczyłem swoim okiem, i jeszcze pod tą swoją lubką, to, jak to pięknie wygląda, jak jest ładnie zrobiony, i w ogóle no wszystko na plus. I w ogóle to chciałem sobie wygooglować coś na temat rajdu, który właśnie upamiętnia ta miniatura, czyli rajdu Finlandii w roku 2022. Czy na właśnie na temat samej załogi, żeby się coś przygotować nawet do nagrania tego filmu. Ale wyobraźcie sobie, nie uwierzycie, że to jedyna rzeczy, do której się dokopałem. W internetach to tylko klasyfikacja generalna z, tej, z tegoże raju. Przypomnę, 22 roku i wynika z niej, że bohaterka dzisiejszego odcinka, za kierownicą której zasiadał Finn temu Asunma, a obok niego na miejscu pilota Willi Manisenma, zdobyła 24 miejsce w klasyfikacji generalnej tegoże raju w Finlandii, w kategorii Rally 2, oczywiście. No i no i tyle musi nam wystarczyć w zasadzie. No ale ja poza tym chciałbym przypomnieć, że to jest kanał poświęcony tematyce miniatur out, które startowały w rajdach, a nie samym rajdom. i dlatego chciałbym jak najszybciej przejść do rzeczy. a rzeczą czy bardziej przedmiotem, który chciałbym się właśnie dziś pochwalić. jest właśnie prezentowana tutaj skoda Fabia. Jeszcze tak w ogóle to chciałbym wrócić... Yy, tak szybko tylko że jak nagrałem poprzedni odcinek z tym fokusem RS yy, od Mini Champsa to zacząłem się zastanawiać który model tutaj zaprezentować następny tak żeby nie zaniżyć poziomu a wręcz, a wręcz nawet żeby się stało przeciwnie no i właśnie <coughs> padło na tą Skodę na tą Fabkę i mimo tego że jest moim jednym z ostatnich modeli które nabyłem takim świeżakiem yy, posiadam go Raptom od dwóch tygodni, ale za każdym razem, kiedy biorę, biorę go do ręki to wciąż mam efekt wow yy, i tym efektem wow chciałbym się właśnie tutaj z wami podzielić na tym piątym już yy, filmie, piątym odcinku z mojej serii. No i co? Yy, no i oczywiście pierwsze, na co chciałbym tutaj zwrócić uwagę, tak jak w każdym w zasadzie z moich filmów, no to będzie malowanie, yy, malowanie i kalkomania na tym yy, modelu. No i co? Jak ja to mówię koń, jaki jest każdy widzi, malowanie auta z dominacją niebieskiego z białym. Ten niebieski to taki, nawet bym powiedział, po kobiecamu błękitny. I ten, i ten błękitny to na, naprawdę przy, przynajmniej dla mnie to robi tutaj robotę. Następną rzeczą. której się nie da zauważyć, to jest mnogość tych kalek, tych różnych reklam yy, w różnej skali, yy, których tutaj to naprawdę, jak, tak jak ja w tym przypadku lubię wziąć lubkę do ręki, jak zacząłem sobie czytać, oglądać każdy szczegół, każdy detal na tej karoserii, karoseria jest oczywiście metalowa, ja rzadko to mówię, albo w ogóle tego nie mówię, to te modele, te modele są plastikowo metalowe, ale karoseria jest akurat z metalu w tym przypadku no i właśnie, ta cała karoseria jest oblepiona taką liczbą napisów w różnej wielkości, że jest tutaj ja naprawdę zacząłem rozumieć ludzi którzy za pomocą lupy oglądają znaczki pocztowe tak zwanych filatelistów bo ja z tym autem spędziłem naprawdę bardzo kilka dłuższych chwil właśnie z lupką oglądając go bo, bo, bo naprawdę Tutaj wszystko robi wrażenie, malowanie również bardzo dokładne. Nie znalazłem z tą lubką żadnych paproszków, żadnego nic dosłownie, żeby się tutaj przyczepić. Także ogólnie te, wykona, te, te wykonanie, które robi tutaj to pierwsze, pierwsze wrażenie, to jest wszystko na, na 10. 10 na 10, żadnych zastrzeżeń i naprawdę, naprawdę na najwyższym poziomie. Druga rzecz, do której chciałbym się tutaj ustosunkować. Wyłączę kręciałek, bo już nie będzie potrzebny. Są oczywiście koła. Koła są wykonane na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Przez te felgi, jak się przypatrzeć, da się zauważyć tarcze hamulcowe. Jeżeli ich nie widzicie, no to musicie uwierzyć mi na słowo, ale te tarcze tam są. Akurat zacisków hamulcowych się nie, się nie doszukałem, chociaż bardzo się starałem, także raczej ich tam nie ma. Ale za to jakie ładne napisy na oponach, te żółte, skorpion. No i same opony mają bieżnik. I chciałbym Wam ten bieżnik pokazać od tyłu, no ale od tyłu się nie da, ponieważ jak sobie to autko postawimy tyłem, to nie zobaczymy bieżnika, ponieważ ma chlapacze. Tak, ma przylepione chlapacze. Teraz może to będzie lepiej widać. I przez te chlapacze bieżnika się nie da zobaczyć, ale tak o coś tam coś tam pewnie widać. Bieżnik oczywiście zimowy, rajd zimowy. Jak już jesteśmy przy tym tyle, przechodzimy do punktu programu jakże istotnego, rura wydechowa. Wydech, o przepraszam, uderzyłem swój stół. Rura wydechowa jest rurą. Co jest u mnie, jak już wiecie pewnie, jak ktoś tu już jest, któryś raz. U mnie bardzo ważnym elementem i punktem w programie, taki duży plus, pomimo tego, że tutaj wydech, zwrócił uwagę, on jest tam schowany za zderzakiem, nie jest jakiś tam wyeksponowany, to mimo tego, że jest zrobiony jako prawdziwy, a nie bolec. Bolcom mówię stanowczo nie. Jak już jesteśmy przy tym tyle, popatrzcie, jak tutaj wyglądają światła tylne światła. One są jak w prawdziwej Fabce. No, którzy z nas nie widział yy, fabi gdzieś na parkingu pod marketem czy gdziekolwiek. One naprawdę są zrobione idealnie. 10 na 10. Przed, pod podlubką może coś tam będzie lepiej widać, ale wątpię. Ale ta cała ich i ramka i te wnętrze yy, wyglądają jak prawdziwe światła po prostu pomniejszone 45 razy. To samo dzieje się z przodu. Zwróćcie uwagę jak te auto, jak ten model wygląda cały z przodu. Ja go oglądając za każdym razem uświadamiam sobie, że jeżeli ktoś mnie za pomocą jakiegoś king size'u czy coś w podobie pomniejszyłby do tych rozmiarów właśnie te 43 razy w dół i bym stanął obok tego auta, ja bym ciągle myślał, że to jest prawdziwe auto, normalnie reality, wszystko na 100%. Jak już jesteśmy przy tym przodzie, zwróćcie uwagę na masce, na te wyloty powietrza. Tak, będzie to fajnie widać. Jakie one mają strukturę? Podobnie coś było właśnie w Fordzie Puma. Tam było to dosłownie tak samo zrobione. U mnie wielki szacun. Ja lubię takie rzeczy. Nie tylko jakieś tam narysowane, namalowane farbką. Tylko tutaj jest normalnie struktura prawdziwej kratki. Ja sobie takie rzeczy akurat cenię. Tak samo jak sobie cenię i przejdźmy tutaj czym się rałem ostatnio w fokusie. Fokusie, resie, patrzcie na lusterka. O lepiej już tego nie pokażę. Zwróćcie uwagę na te właśnie lewe lusterko od strony właśnie kierowcy. Prawdziwe lusterko. Prawdziwe lusterko, zwierciadło wklejone tam, a nie szara farbka właśnie, co też mi się akurat wtedy we wspomnianej Pół mnie nie podobało, że wszystko na najwyższym, można powiedzieć, jak na gazeczaka poziomie, a, a lusterko maźnięte szarą farbką. Tutaj lusterko jest prawdziwe, kolejny duży plus. Z zewnątrz auto naprawdę prezentuje się, popatrzcie na z boku, ale chodzi mi o ten element na dachu, wlot powietrza do kabiny. Staram się. Zobaczcie na jego ten początek. Dystans między dachem chodzi mi. I sam wlot również jest wlotem. Tam jest, nie wiem czy będzie widać, ale jest normalnie taki otwór po całej szerokości, a nie yy, nazywamy to już tym bolcem, jak ten rura wydechowa, zrobiona z bolca, no to niech będzie. Nie bolec, tylko prawdziwy i nie dość, że prawdziwy, to przyklejony równiusieńko. Co do mikrona równiusieńko. Nie tak jak właśnie w tych dwóch modelach i to nawet jednym premium od Deagostini. Tutaj, co prawda, wiadomo, model katalogowy, wszystko idealnie, 100%. Yy, chciałbym Wam pokazać również wnętrze, no ale nie ma tutaj akurat otw otworzonego okienka, tak jak to było w przypadku hołka, subaryny hołka. Yy, yy, z telefonu nie da się tego po prostu, także nawet nie będę kombinował, ale uwierzcie mi, że są tam fotele uzbrojone w pasy, w pasy bezpieczeństwa. Może nawet widać przez tą szybkę z przodu, przez te czołowe okno, że te pasy tam są, koloru niebieskiego, takiego ciemno niebieskiego. Jest tam cały. Kierownica, deska rozdzielcza to wszystko, zmiany, dźwignia zmiany biegów, ręcznego to wszystko tam jest, ale tak jak mówię, nie jestem w stanie Wam tego Pokazać, także musicie uwierzyć, no i co? Yy, nic mi to już więcej do głowy. Aha, zapomniałem, <laughs> bo ja tutaj ochy, achy, cukier sypię i w ogóle jaki zajebisty, i kurde, nawet że lepszy od mini champsa, prawie że, nie, nie, tego nie powiedziałem jeszcze. Ale dałem kategorię, którą chciałem, żeby była kultywowana w każdym moim odcinku, a mianowicie kategoria niedojebki. No i znalazłem tutaj jedną niedojebkę. Co prawda to taka naprawdę już na siłę wymuszona, no ale dobra. Może uda się mi to yy, pokazać. A mianowicie na tym jego skrzydle, na tej spoilerze, na tej lotce, zauważyłem, zwrócił uwagę tutaj o, na środku. Pokażę tym swoim wskaźnikiem, tu, o w tym o miejscu. Tu jest ślad po. ta biała kropeczka, to jest ślad po wtryskiwarce. Po prostu. Chińska rączka na lince yy, nie wzięła jakiegoś tam kurde nie wiem nożyka czy nawet nie nożyka jakiegoś papierka siernego i nie zdążyła tej kropki tej, nie do, tej odchówki w metalurgii to się bodajże w, 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 w odlewaniu jakiś tam z metali z żeliwa to się nazywa bodajże odchówka a tutaj jest element po prostu od wtryskarki tego tworzywa sztucznego i po prostu któryś tam pracownik tego <laughs> przepraszam tego o właśnie co ja tutaj pokazuje. Wy widzicie to jako białą kropkę. Mi to też nie przeszkadza, miałem po prostu, jakbym chciał to usunąć, to przy moim szczęściu pewnie skończyłoby to się urwanym tym spoilerem. A później jakbym pewnie kleił, to pewnie bym ten auto, ten model zaciapkał tak klejem, że pewnie miałbym tylko jeden wielki wkurw. I w sumie zostawiłem to, bo to akurat jakoś tam strasznie mi to nie przeszkadza. No i tyle w kategorii niedojepki. To jest ta jedna jedyna rzecz, o którą bym się przyczepił. A cały model tak sami żeście już widzieli z bliska z bardziej bliska to już wam nie potrafię powiedzieć prezentuje się naprawdę fantastycznie no i co zmierzając już do brzegu yy, bo nie chciałbym tutaj naciągać naciągać minut w, w, w tych moich krótkich filmikach odcinkach yy, zapraszam wszystkich do sekcji komentarzy jeżeli coś byście chcieli jeszcze albo byście coś, coś chcieli yy, czegoś już byście nie chcieli no to się wypowiadać tam. Yy, oczywiście jak ktoś nie subskrybował mojego kanału. No to proszę to zrobić. Tam nawet jest chyba jakaś opcja jeszcze z dzwoneczkiem. No to pyknąć ten dzwoneczek. Yy, no i co? No i tyle. Polecać jeżeli znacie osoby. Które również interesują się tą tematyką. Tematyką właśnie takich modeli aut. WRC. To polecać. Innym osobom wysyłać linki. No i co? Dziękuję wam za uwagę. Przypominam jeszcze tylko, że jak już tutaj prze, prze, przestanę yy, gaworzyć. To będą jeszcze się wyświetlać tam przez parę chwil fotografie tego właśnie modelu. To tam będzie można się przyjrzeć już mu bez robienia pauzy na ekranie tylko przez dłuższą chwilę tam wlepić swoje oczy. Fotografia może może wyjdą mi bardziej szczegółowe niż tutaj przed kamerką mojego telefonu. No i co? Yy, możecie zauważyć. Chciałem tylko jeszcze napomnąć, już tak już ostatnim dosłownie słowem możecie yy, yy, zauważyć poprawę dźwięku. Yy, poprawę w nagrywalności mojego głosu, ponieważ dostałem na urodziny, a właśnie dzisiaj obchodzę urodziny, dzisiaj jest 6 październik roku 2024. No i dzisiaj właśnie kończę. 45 lat i w związku z tym pochwalę się wam że dostałem od żony swojej kochanej taki zestaw do nagrywania właśnie taki mini studio. No i w tym zestawie między innymi jest mikrofon który właśnie wpinam w telefon którym za pomocą którego nagrywam te filmy. Także jeżeli zauważyliście poprawę w jakości nagrywania mojego głosu tutaj dźwięku tych filmików no to zawdzięczamy wszyscy, to mojej kochanie, kochanej żonie, którą tutaj serdecznie pozdrawiam. No i co? Na tyle. Do następnego i nara.